przekroczenie granic, których do tej pory nikt nie przekroczył. Udało nam się po 3 latach starań przepłynąć cieśniny gibraltarskie z Taryfy do Maroka. Vamos a comenzar un crucenado en 15 minutos. Cambio. Większym zadaniem, podwójnym przekroczeniem ciśniny, czyli z Taryfy do Maroka i z powrotem do Gibraltaru. Ten odcinek nie będzie 2, bardziej 3 razy dłuższy, na pewno trudniejszy, na pewno będzie większym wyzwaniem. Maćku poznałem jako chłopaka, który przyszedł nauczyć się pływać. Przyszedł nauczyć się pływać, ale pływać szybko, daleko. Przyszedł z celem. No, dla nas w naszych polskich warunkach trenowanie na basenie jest podstawą przygotowania, zarówno technicznego, jak i kondycyjnego. Kluczowy do przygotowania się do tych konkretnych warunków morskich, jakie czekają nas na ciśnienie Herkulesa. No wiadomo, że jest to silniejsza woda, no i ten spokój jest zdecydowanie mniejszy niż gdy jest się na krytej pływalni. Wkurzało mnie to, że w ogóle nie czułem, że się przybliżam do tego, do lądu, co nie? Skończyło się to tak, że w momencie, kiedy osiągnął swój cel, czyli robił w wodzie to, co chce, a nie woda z nim robiła to, co chce. No, teraz jestem gotowy do przepłynięcia ciśniny Herkulesa. Na przyjazd fajny, przyjemny, że będziemy się śmiać, że będziemy się wygłupiać, płynąć, z delfina na plecy przechodzić, wiesz, tu ścigać się z łódką, a tu będzie rzeźnia, no.